Myślę, że w naszym wspólnym imieniu mogę zapewnić Grzegorza, że tak jak zawsze, tak jak na każdej konwencji, tak jak na każdej Radzie Krajowej, głos młodego pokolenia jest słyszalny, jest wyrazisty i nie zawsze idzie z nurtem tej sali. I gwarantuję, że za tydzień tutaj na tej sali, kiedy się spotkamy, młode pokolenie mniej uwagi będzie poświęcać przeszłości, ale bardziej będzie mówić o przyszłości, dlatego że my doskonale wiemy, jak bardzo lewica w tym kraju jest potrzebna. Doskonale wiemy, że przez ostatnie 20 lat Polacy byli oszukiwani i wmawiano Polakom, że państwo to jest ich wróg, że państwa ma być jak najmniej i państwo trzeba na każdym kroku tępić. My jako ludzie lewicy dokładnie wiemy, że w tym kraju żyją ludzie, dla których kwestia podpisania pokoleniowego cyrografu na własne mieszkanie, na kredyt hipoteczny, to jest często sprawa nawet nie tyle chęci, co po prostu niemożliwa, dlatego że tak jak Grzegorz słusznie zauważyłeś, wielu z nas, wielu z ludzi z naszego pokolenia, jeżeli już ma pracę, to często pracuje albo na czarno, albo na umowy śmieciowe i nie bójmy się tego powiedzieć. Wiemy doskonale, że Polacy, którzy przepracowali dla tego kraju całe życie i całe życie oddali dla tego kraju, dzisiaj, kiedy są na emeryturze, zmuszani są do głodowego życia i liczenia każdej złotówki, już nie mówiąc o tym, że nauczyli się doskonale topografii aptek w każdym mieście i wiedzą doskonale, gdzie, w jakiej aptece jest promocja, bo po prostu na leki bez promocji ich nie stać. A to jest właśnie efekt 20 lat wprowadzania takiego krwawego liberalizmu w naszym kraju. I my mamy odwagę do tego, że mówić, że tak nie musi być, że spłaszczanie podatku dochodowego to nie jest dobry krok, to nie idzie w dobrym kierunku, tym bardziej, że kiedy prawica spłaszczyła podatek dochodowy, to rok później wprowadziła podwyższoną stawkę podatku VAT, czyli generalnie ulżyła najbogatszym po to, żeby wyciągnąć z kieszeni wszystkich nas, a najbardziej odczuli to ci, którzy najmniej zarabiają w naszym kraju. Dlatego gwarantuję ci, Grzegorzu, i myślę, że po wczorajszej dyskusji, która była bardzo szczerą rozmową, taką naszą, tak jak powiedziałeś, przyjaciół, że po tej dyskusji, po tygodniowej przetrawieniu tego, mówiąc brzydko, za tydzień przyjdziemy tutaj i powiemy, jak chcemy, żeby nasz kraj wyglądał za 5, 10, 20 lat i jak chcemy, żeby Polakom żyło się dobrze w tym kraju i żeby czuli, że żyją w kraju sprawiedliwym. Dziękuję.